Michał Kochańczyk, czytam jeden z moich artykułów, moja wersja depresji, o zimowej spinaczce na zachodniej ścianie Nizznych Rysów w Tatrach. Gdy 10 lutego o 6 nad ranem wychodziliśmy ze schroniska, byłem po trzech nieprospanych praktycznie nocach. Pierwszą nie spałem, bo uczyłem się jakiegoś zupełnie niepotrzebnego egzaminu. Druga też była nieprzespana z pociągu do Gdańska, bowiem z pociągu z Gdańska do Zakopanego jechałem z Mirkiem Zaleskim Karakanem, a w Bydgoszczy w naszym przedziale niespodziewanie pojawił się dziadek Andrzej Michnowski i cała noc oczywiście ruszyła na rozmowach o ujeniu. A trzecia już przed spinaczką była jakoś dziwnie nerwowa, bo waletowaliśmy, jakaś panienka historycznie za jakiś czas piszczała, że zaraz przyjdzie dowódca w Świstakach. Tak nazywano od nazwy łodzi wożącej ludzi po morskim oku pracownika schroniska, który sprawował wówczas nadzór nad wozownią. Franciszka w tym czasie nie było i wypierniczny nas na śnieg. Wspinaliśmy się bardzo wolno, tak przynajmniej mi się wydawało. Obliczeni byliśmy solidnie, bo przygotowaliśmy się na biwak i do plecaków załadowaliśmy śpiwory, powłokę do namiotu typu Giewon i Juwel wraz z pojemnikiem na benzynę oraz masę żarcia. Warunki do spełnienia były nie najlepsze. Ściana była cała zaprana głębokim śniegiem, a w dodatku dochodziło moje niewyspanie. Byłem tak nieprzytomny, że zostawiłem niewykręcone igły lodowe, wówczas igły lodowe nazywano śrubami lodowymi, na stanowiskach. Spinałem się w górę jak mucha w mazi, z trudem przedzierałem się przez kolejne zaspy na grzędzie między depresjami, bo strach przed lawinami i głęboki śnieg nie pozwalał nam się rozwinąć w depresjach. Spinaliśmy się przez cały czas w drobnym opadzie śniegu i gęstej mgle, i chyba nie pokonaliśmy nas połowy ściany. Pod koniec dnia było mi wszystko jedno. Możliwe tylko, by zwinąć się w kłębek i zasnąć na byle jakiej ośnieżonej, trawiastej pasience. I zostaliśmy obdarowani przez los. Już o zmroku, tuż przed całkowitą ciemnością, udało mi się cudem jakimś dotrzeć i szczogłać na półkę marzenie. Idealną, poziomą, przykrytą sporym okapem, tak dużą, że mieścił się na niej cały namiot. Szczęścia mego nie było końca. Rozbiliśmy namiot, podwiązując go do okapu. Piotr ułożył się błyskawicznie na namiocie, a ja zabrałem się do pozostałym wolnym prawku platformy do topienia śniegu i gotowania. W ciemnościach, w gęstej mgle, przy ciągle sypiącym drobnym śniegu, wesoły warkot Juwela był dla mnie najkochańszą melodią, zjastało picie i ciepłą strawę. Przy wątłym świetle wykonano amatorsko czołówki, nasza półka biwakowa była dla mnie miejscem zagubionym gdzieś w bezkresnym kosmosie. Dopiero gdy przestałem gotować, uciekł warkot Juwla, z mecnym przestrzeniem dotarł do mnie całkiem wyraźnie szczekanie Bariego, wielkiego Bernardyna ze schroniska Morskim Oku, co unaczniło mi, że jakoś od tej cywilizacji uciekliśmy za daleko.